Triangulacja ma zastosowanie w różnych dziedzinach nauki. Mówimy o triangulacji w matematyce, grafice komputerowej, geodezji, a także w psychologii, socjologii i sensoryce. W matematyce to podział figury na trójkąty. W informatyce, a dokładniej w grafice komputerowej, triangulacja pozwala uzyskać wiele skomplikowanych figur czy brył. Wykorzystuje się ją do tworzenia obiektów trójwymiarowych. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Sprawdź, czy z patyczków o długościach 9 cm, 5 cm oraz 3 cm możesz zbudować trójkąt. Najpierw sprawdzę, czy suma długości patyczków, które wynoszą 9 cm oraz 5 cm, to więcej niż długość trzeciego patyczka. 9 cm dodać 5 cm to 14 cm. 14 cm to więcej niż 3 cm. Teraz obliczę, ile wynosi suma długości patyczków, których długości to 9 cm i 3 cm. 9 cm dodać 3 cm to 12 cm. 12 cm to więcej niż 5 cm. Na końcu sprawdzę, czy suma długości dwóch krótszych patyczków jest większa niż długość najdłuższego patyczka. 5 cm dodać 3 cm to 8 cm. Zauważ, że 8 cm to mniej niż 9 cm. To oznacza, że z patyczków o takich długościach nie da się zbudować trójkąta. Zobacz. Dwie krótsze deseczki mają długości, które wynoszą 5 cm i 3 cm. Najdłuższy patyczek ma długość 9 cm. Widzisz, że suma długości dwóch krótszych patyczków jest mniejsza niż długość najdłuższego patyczka. Widzisz zatem, że nie ma możliwości, aby z patyczków o takich długościach zbudować trójkąt. Zastanówmy się teraz, czy możemy jakoś sobie ułatwić sprawdzanie, czy z odcinków o podanych długościach można zbudować trójkąt. Ano można. Wystarczy sprawdzić, czy suma długości dwóch krótszych odcinków jest większa niż długość trzeciego odcinka. Jeśli tak, to w takiej sytuacji da się zbudować trójkąt. Jeśli nie, tak jak w tym przypadku, to z takich odcinków nie da się zbudować trójkąta. Jeżeli suma długości dwóch krótszych odcinków będzie taka sama jak długość najdłuższego odcinka, to w takiej sytuacji również nie będzie można zbudować trójkąta. Uogólnijmy to sobie. Niech litery a, b oraz c oznaczają długości odcinków, a litera c oznacza długość najdłuższego odcinka. Z odcinków o długościach a, b i c da się zbudować trójkąt, gdy a dodać b jest większe niż c. Wystarczy zatem zapamiętać, że długość najdłuższego odcinka jest mniejsza niż suma długości dwóch pozostałych. Spróbuj zatem sprawdzić, korzystając wyłącznie z jednego warunku, czy z patyczków o długościach 12 cm, 2 decymetry oraz 30 m możesz zbudować trójkąt. Zwróć uwagę, że długości odcinków podano w różnych jednostkach. Tutaj mamy centymetry, tutaj decymetry, a tutaj metry. Zamieńmy wszystko na centymetry. 2 decymetry to 20 cm. 30 metra to 30 cm. Ta długość jest zatem największa. Należy zatem sprawdzić, czy suma tych dwóch długości to więcej niż 30 cm. Można to zrobić w pamięci. Ja akurat to zapiszę. Dodajemy zatem do siebie 12 cm i 20 cm. 12 cm dodać 20 cm to 32 cm. 32 cm to więcej niż 30 cm. Oznacza to, że z odcinków o podanych długościach da się zbudować trójkąt. Na koniec mam dla Ciebie zagadkę. Krzyś miał patyczek o długości 10 cm. Złamał go na dwie części: 2 cm i 8 cm. Czy łamiąc go jeszcze raz będzie mógł zbudować trójkąt równoramienny? Którą z części powinien złamać i na jakie odcinki? Z treści zadania wiemy, że Krzyś miał patyczek, którego długość to 10 cm. Połamał go na dwie części. Jedna miała 2 cm długości, a druga 8 cm długości. Trójkąt równoramienny to trójkąt, który ma dwa boki tej samej długości. Dwa odcinki o jednakowych długościach możemy otrzymać łamiąc ten patyczek na dwie jednakowe części lub łamiąc ten patyczek na dwie jednakowe części. Sprawdźmy, co się stanie, gdy połamiemy ten patyczek na dwa jednakowe odcinki. Otrzymaliśmy trzy odcinki o długościach 1 cm, 1 cm i 8 cm. Czy z takich odcinków da się zbudować trójkąt? No nie. A dlaczego? Suma długości dwóch krótszych odcinków wynosi 2 cm. To mniej niż 8 cm. Nie da się zbudować trójkąta. Wróćmy zatem do poprzedniej sytuacji. Teraz podzielimy ten patyczek na dwa odcinki o jednakowych długościach. Teraz mamy odcinki o długościach 2 cm, 4 cm i 4 cm. Czy da się z nich zbudować trójkąt? Dwa krótsze odcinki mają długości 2 cm i 4 cm. 2 cm dodać 4 cm to 6 cm, a to więcej niż długość trzeciego odcinka. Z takich odcinków da się zbudować trójkąt. Zapiszmy je, żebyśmy nie zapomnieli. 2 cm, 4 cm. I 4 cm. Jeśli nie wierzysz, że da się to zrobić, to popatrz na taką animację. Mamy trójkąt. To jeszcze nie wszystkie możliwości. Wróćmy do momentu, w którym patyczki miały długości 2 cm oraz 8 cm. Po chwili zastanowienia możemy wpaść na pomysł, że ten patyczek możemy połamać jeszcze w taki sposób, że jedna część będzie miała długość 2 cm, a druga 6 cm. Czy z patyczków o takich długościach da się zbudować trójkąt? No nie, ponieważ suma dwóch krótszych odcinków to 4 cm, a to jest mniej niż długość najdłuższego odcinka. Jaka jest zatem odpowiedź? Krzyś może zbudować trójkąt równoramienny, łamiąc patyczek o długości 8 cm na dwa patyczki o długościach 4 cm i 4 cm. Aby sprawdzić, czy istnieje trójkąt o danych bokach, wystarczy porównać długość najdłuższego boku i sumy dwóch pozostałych boków. Jeśli ten odcinek jest krótszy od sumy dwóch krótszych, to trójkąt da się zbudować. Jeśli nie, to takiego trójkąta nie da się zbudować. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tej playlisty oraz do odwiedzenia strony internetowej pistacja TV. Tam znajdziesz więcej matematyki.